Dzień dobry Państwu, jak się cieszę, że jestem w Olsztynie, drodzy Państwo. Oczywiście zawsze odpowiadam na zaproszenia z Olsztyna, z wiadomych względów, o których zaraz. I nawet w tak trudnej, ciężkiej kampanii wyborczej, gdzie pracujemy od rana do wieczora, warto się wyrwać na parę godzin z Warszawy, w której oczywiście koncentrujemy wszystkie swoje wysiłki, ja koncentruję swoje wysiłki, żeby porozmawiać z Państwem tutaj w Olsztynie. To właśnie w Olsztynie organizuje co roku kampus Polska Przyszłości i w momencie, kiedy powstał ten pomysł, zastanawialiśmy się, gdzie go zorganizować. Jeździliśmy po całej Polsce, szukaliśmy takiej ekipy, z którą można to zrobić, i takiego miejsca, w którym można to zrobić. I tutaj właśnie z prezydentem Grzymowiczem postanowiliśmy się spotkać, szukaliśmy wsparcia, tak poznałem Marcina Kowcińskiego który wtedy nam bardzo pomógł, Roberta Szewczyka, który był w tej samej ekipie, i całą masę innych przyjaciół, których też tutaj widzę na sali, z którymi udało nam się to przedsięwzięcie zrealizować. Przedsięwzięcie, którego celem była rozmowa z młodymi ludźmi i nauczenie się od nich tego, co jest tak naprawdę ważne, co ich nurtuje, jakie są problemy przyszłości. W tym strasznym zgiełku codziennej polityki, w której generalnie rzecz biorąc najczęściej samorządowcy byli, Okładani pałami przez rządzących i rząd PiSu, myśmy starali się znaleźć to miejsce, gdzie można porozmawiać o rozwiązywaniu prawdziwych problemów. I dzisiaj tak się składa, drodzy Państwo, że o tym właśnie są wybory samorządowe o rozwiązywaniu problemów, o szukaniu tego, co nas łączy, o zastanawianiu się, co możemy zrobić wspólnie, o budowaniu wspólnoty i budowaniu synergii pomiędzy samorządem powiatowym, miejskim, samorządem, tym, który ma bardzo dużo do powiedzenia, czyli samorządem wojewódzkim i rządem Donalda Tuska, dlatego że my razem chcemy skupić się na rozwiązywaniu problemów. I akurat, drodzy Państwo, tak się złożyło, że jest podsumowanie tych stu konkretów, z których olbrzymia większość jest w realizacji, i również tych najważniejszych priorytetów, które my chcemy realizować w naszych miastach, miasteczkach na polskiej wsi w ramach Samorządowego planu, który ma nam pomóc przede wszystkim we wzmacnianiu demokracji lokalnej, ale również właśnie w skupieniu się na tym, co najważniejsze. I jak tak myślę o tym, o czym słyszeliśmy na kampusie Polska przyszłości, to właśnie tam dokładnie, dokładnie tam, dokładnie tu, w Olsztynie, młodzi ludzie mówili nam, zajmijcie się problemem psychiatrii i psychologii dziecięcej i młodzieżowej, bo to jest dla nas program i problem numer jeden. Rozmawiajcie o prawach kobiet, traktujcie je naprawdę poważnie. Przecież pamiętacie Państwo, te deklaracje Donalda Tuska a propos liberalizacji prawa antyaborcyjnego, że my, koalicja obywatelska, będzie tę ustawę wspierać, padły właśnie dokładnie tutaj, w Olsztynie, w Kortowie, na kampusie polska przyszłości. To właśnie tutaj rozmawialiśmy o tym, że trzeba reformować polską edukację, że już wtedy, kiedy rządził człowiek, który wprowadzał nieprawdopodobny chaos, indoktrynację do szkół, że już wtedy trzeba było myśleć o tym, jak będziemy naprawiali edukację. Właśnie Barbara Nowacka, przecież współtwórczyni kampusu, tutaj słyszała dokładnie, że trzeba odchudzić podstawy programowe, że trzeba się zastanowić, co zrobić z pracami domowymi, zwłaszcza dla tych najmłodszych uczniów, że ocena z religii nie powinna być na świadectwie. Tutaj właśnie i Barbara Nowacka, i Katarzyna Lubnauer, współtwórczynie kampusu, o tym prowadziły rozmowy. I to jest właśnie to, co nas interesuje dzisiaj rozwiązywanie problemów. Bo, oczywiście, że trzeba sprzątać po PiSie. Ja do tego jeszcze wrócę. Nie da się pominąć spraw fundamentalnych, takich jak wolne media, odzyskiwanie wolnej prokuratury, czy w końcu wzmacnianie niezależnego sądownictwa ale Polki i Polacy dzisiaj chcą rozmawiać o rozwiązywaniu konkretnych problemów. I tak się składa, że w tych bardzo trudnych czasach 8 lat niszczenia demokracji, 8 lat niszczenia samorządów, to właśnie samorządy stawały na pierwszej linii i wykonywały swoje zadania wtedy kiedy rząd odbierał prawa obywatelom i obywatelkom, dlatego że my zbyt często mówiliśmy o praworządności, która była kojarzona z czymś abstrakcyjnym, a przecież po prostu zabierano nam prawa podstawowe. I właśnie w momencie, kiedy zabierano nam prawo do in vitro, to samorządy stawały na wysokości zadania. Warszawa, Kraków, Gdańsk, ale również województwo, właśnie tutaj, w Olsztynie, i przejmowały na siebie ten program. Dzięki czemu w samej Warszawie urodziło się 2400 dzieci. Z niczego nie jesteśmy tak dumni. To właśnie wtedy. To właśnie wtedy, kiedy wprowadzano to prawo antyaborcyjne rodem ze średniowiecza, myśmy się wspólnie zastanawiali, co zrobić. I w miejskich szpitalach w Warszawie od razu żeśmy powiedzieli, nie ma mowy, nie będzie nigdy takiej sytuacji, że ktoś nie pomoże kobiecie, dlatego że jakiś lekarz powoła się na klauzulę sumienia. W warszawskich szpitalach, a jest ich 10 miejskich szpitali warszawskich, zawsze pomagamy kobietom. Zawsze jest lekarz czy lekarka na dyżurze, która pomoże. Nie ma takiej możliwości, żeby nie pomóc, ponieważ zdrowie kobiety jest dla nas najważniejsze. W momencie, kiedy rządzący próbowali niszczyć organizacje pozarządowe, które wspierały dzieciaki w kryzysie czy to właśnie w kryzysie związanym z przemocą domową, czy w kryzysie związanym z problemami właśnie psychologicznymi czy psychiatrycznymi myśmy wspierali te organizacje pozarządowe. To wszystko robiły samorządy. Bardzo konkretne działania. I dzisiaj widać, że to wszystko razem zbiega się w jedną całość. To, o czym mówili nam młodzi ludzie tutaj w Olsztynie, i to jest właśnie to dobre doświadczenie, fantastyczne doświadczenie kampusu Polska przyszłości, które będzie w tym roku kontynuowane tutaj w Kortowie, z czego bardzo się cieszę. Bo nie przestajemy rozmawiać z młodzieżą. To wszystko się zbiega, dlatego że okazuje się, że te obowiązki, które samorządy przejmowały od rządu PiSu, dzisiaj rząd Donalda Tuska zamierza znowu wziąć do siebie jako absolutny priorytet i po prostu je dobrze zorganizować. Tak jak właśnie rządowy program In vitro. Bardzo dziękuję Ci, pani minister, za to, że ten program będziemy mieli. Właśnie w momencie, kiedy rozmawiamy o liberalizacji tego średniowiecznego prawa antyaborcyjnego i ubolewamy nad tym, że ono nie jest natychmiast głosowane w Sejmie, bo powinno być głosowane w Sejmie, to my przynajmniej razem się zastanawiamy, jak dokonać tego, co w Warszawie dla nas było priorytetem, a mianowicie, żeby najważniejsze dla lekarza było życie i zdrowie kobiet. I właśnie dokładnie w tę stronę idzie Ministerstwo Zdrowia. Minister leszczyna o tym dokładnie mówiła, że tak będziemy postępować, żeby dzisiaj każdy lekarz, każdy prokurator w kraju wiedział, że najważniejsze jest zdrowie i życie kobiety, a nie jakaś ideologia. I to jest właśnie konkret. Jeżeli mówiliśmy o tym, że w pewnym sensie wyznaczamy, bo tak jest że wyznaczamy trendy w samorządzie, dlatego, że jako pierwsi podejmowaliśmy bardzo poważnie w Warszawie, ale w innych samorządach, problem psych psychiatrii i psychologii dziecięcej. My w Warszawie mamy 13 specjalnych poradni, w których pomagamy dzieciakom. My w Warszawie w każdej szkole staramy się mieć pedagoga, po to, żeby sobie z tym problemem radzić. Wyobraźcie sobie Państwo i to tutaj padały te liczby, właśnie w Olsztynie, pół Miliona dzieci w Polsce ma problemy. Po pandemii, po tym, co się działo w tych ostatnich latach, również po tych strasznych, cynicznych atakach na mniejszości seksualne, które nam fundował PiS, to wszystko się składało na to, że naprawdę kondycja młodego, młode, młodego pokolenia była słaba. Te przeładowane, nieprawdopodobnie podstawy programowe, ten chaos w szkołach, ta ciągła presja, indoktrynacja. A lekarzy, psychiatrów, specjalistów w Polsce jest tylko 600, w Warszawie ponad 100, w naszych szpitalach, w naszych placówkach jest 15 psychiatrów, zdecydowanie za mało. I dlatego wczoraj podjęliśmy decyzję w Warszawie, żeby namawiać lekarzy na to, żeby zdobywali nową kwalifikację, żeby szkolili się, zostawali psychiatrami y, dla dzieci. I warszawski samorząd będzie do tego dopłacał. Będziemy płacili 4 tysiące zł miesięcznie każdemu lekarzowi, który podejmie tego typu wysiłek. A w zamian za to ci lekarze będą pracować później w miejskich placówkach przez dwa albo przez trzy lata. Nie wiecie Państwo, ile odebrałem telefonów od różnych samorządowców, którzy mówią: To jest świetny pomysł, będziemy robili dokładnie to samo. Zresztą rozmawiałem o tym tutaj również z naszymi samorządowcami, z Robertem, z Michałem, właśnie po to, żeby zastanowić się nad tym, jak rozwiązywać problem. Usłyszeliśmy to od młodych ludzi. Rząd postanawia wreszcie zrobić coś z tym problemem, i my w samorządzie wyznaczamy pewien trend i szukamy właśnie tego, co najważniejsze szukamy synergii. W momencie, kiedy mówimy o programie in vitro, Pani minister jasno deklaruje, będzie ten program rządowy, ale my od razu się zastanawiamy, jak iść do przodu. I dlatego otworzyliśmy tę poradnię w, w sprawach niepłodności dotyczącą niepłodności, tak dokładnie w miejskim szpitalu, wybudowanym od podstaw w Warszawie, za mojej kadencji, w szpitalu południowym, po to, żeby pomóc kobiecie od samego początku, pomóc parze od samego początku, kiedy pojawia się problem niepłodności. Później, żeby ewentualnie przeprowadzić właśnie procedurę in vitro, ale również później w tym szpitalu miejskim jest neonatologia, jest porodówka, cały ten proces można przeprowadzić w jednym miejscu. Bo tak chcemy do tego podejść. I to są, drodzy Państwo, konkrety. Na tym polega właśnie samorząd, dlatego tak ważne są te wybory. Dlatego, że my po prostu jesteśmy od tego, żeby rozwiązywać problemy i nie problemy abstrakcyjne, tylko te problemy, o których mówią nam mieszkańcy i mieszkanki naszych miast i miasteczek i polskich wsi na ulicach, zaczepiają nas i nam po prostu o tym mówią. Ten problem trzeba rozwiązać. Problem oczywiście polegał na tym, że przez te osiem ostatnich lat rząd pisu próbował niszczyć samorząd, próbował go kompletnie rozmontować. Olsztynowi zabrano 200 milionów złotych, w Warszawie 11 miliardów złotych przez te ostatnie lata. I to przecież nie zabrano ich prezydentowi Grzybowiczowi czy Robertowi czy mi, tylko naszym mieszkańcom. Te pieniądze są pieniędzmi podatników, bo są wypracowywane właśnie tutaj, tu w Olsztynie czy w Warszawie. I dzisiaj pracujemy z ministrem finansów. Kolejne spotkanie mieliśmy dosłownie kilka dni temu nad programem jasnym i nad projektem ustawy, w którym samorządowy budżet, samorządowe dochody zostaną kompletnie uniezależnione od decyzji rządu. I to jest właśnie wzmacnianie samorządności. Bo jeżeli, bo jeżeli są związane finanse samorządów z jakimś udziałem w podatku, no to w tym momencie, kiedy rząd zmienia podatki, natychmiast odbija się to na samorządzie. A wiemy na przykład, bo przecież premier Donald Tusk powiedział, że widząc stan finansów publicznych, tylko jeden z tych konkretów, które obiecywaliśmy, nie będzie realizowany od razu, czyli kwestia wolnej kwoty, ale będzie realizowany ten program w czasie kadencji. To oczywiście uderzyłoby w finanse samorządów i dlatego minister finansów mówi ok, uzależnijmy dochody samorządów od dochodu wypracowanego w danej gminie. Dzięki temu uniezależniamy to, jakimi środkami będzie dysponował samorząd od decyzji rządu i dokładnie o to chodzi. Dlatego, że rząd Donalda Tuska traktuje samorząd po partnersku. Notabene, słuchajcie, ja tego kompletnie nie rozumiem, a mianowicie i nie wiem, czy ktoś się na to nabierze, bo dzisiaj widzicie samorządową kampanię PiSu, widzicie albo nie, bo najczęściej to widać, jak oni się kłócą, chyba bardziej y, dużo niż to, że kandydują w wyborach samorządowych. Notabene, na chwilę się tu zatrzymajmy, bo mnóstwo pytań również do mnie płynie. Dlaczego te wszystkie kłótnie teraz wypływają na wierzch, o co chodzi? Ja nie jestem jakimś wielkim specjalistą. Najsmutniejsze, drodzy Państwo, jest to, że oni się kłócą, tylko i wyłącznie dlatego, że już mają w głowie wybory do Parlamentu Europejskiego i po prostu, kto będzie na jakim miejscu wykończyć przeciwnika. I nieważne dla nich jest ani partia, ani nawet prezes, ważniejsze jest to, kto kogo w tym momencie będzie mógł oczernić po to, żeby ewentualnie później mieć lepsze miejsce na liście do. Parlamentu Europejskiego. Ale to jest symptomatyczne, drodzy Państwo. Dlatego właśnie trzeba wygrać wybory samorządowe, dlatego że jeżeli odsuniemy PIS od władzy również w regionach, to nie będzie tych stanowisk do, rozd do rozdawania, nie będą mogli zatrudniać pociotków. I ta partia w związku z tym zacznie się kończyć, bo właśnie dzisiaj widać, że oni się kłócą tylko i wyłącznie dlatego, żeby ewentualnie móc później znaleźć się na listach do Parlamentu Europejskiego. Ale dzisiaj zobaczcie, tam gdzie się to przebija między tymi kłótniami, jak próbują rozmawiać o samorządzie, to nagle totalna metamorfoza. Oni są teraz pozytywnie nastawieni do rzeczywistości. Ja niespecjalnie lubię to sformułowanie: jesteśmy na tak, bo to trochę brzmi jak z jakiegoś teleturnieju, ale okej, okay. oni są pozytywnie nastawieni do rzeczywistości, kochają samorząd, łupili samorząd, niszczyli samorząd a w tej chwili będą go budować. W tej chwili nagle zapominali, że szczuli na kobiety. Oni kobiety kochają w tej chwili. Oni mówią o wyrównywaniu płac. No to będę w Warszawie dawno to zrobiliśmy. Nawet niektórzy z nich nawet niektórzy z nich opowiadają o tym, że w ogóle to, to prawo antyaborcyjne było złe, prawa kobiet są niesłychanie istotne, w ogóle to oni na in vitro by zagłosowali. To gdzie byli przez te wszystkie lata? Gdzie byli, kiedy pałami okładano kobiety i dziewczyny na ulicach naszych miast? Wtedy słowem się nie odezwali, a dzisiaj wszyscy nagle próbują występować w zupełnie innym świetle tylko że nikt się na to nie nabierze. I to jest właśnie sprawa zasadnicza w wyborach samorządowych. Dlatego że jeżeli wyślemy jasny sygnał, że dla ludzi, którzy oszukują, nie ma miejsca w polskiej polityce, dla ludzi, którzy są zupełnie pozbawienie wiarygodności nie ma miejsca w polskiej polityce, to w tym momencie zaczniemy politykę uzdrawiać, głosując na tych, którzy są wiarygodni, którzy robili to, co, o czym dzisiaj opowiadają, którzy nie zmieniają swoich poglądów z dnia na dzień, którzy niczego nie udają. To jest właśnie olbrzymia lekcja demokracji. Myśmy ją odrobili. 15 października stało się coś nieprawdopodobnego. Te tłumy ludzi, którzy zagłosowali. Przecież gdyby nie młodzi ludzie, i tu naprawdę mam poczucie, że dołożyliśmy malutką do tego cegiełkę kampusem Polska Przyszłości. Gdyby nie kobiety, to nie byłoby tego wielkiego zwycięstwa. Ale dlaczego młodzi ludzie na nas zagłosowali i dlaczego na nas zagłosowały kobiety? Bo byliśmy wiarygodni, i dzisiaj ta wiarygodność jest absolutnie fundamentem. I jeżeli dzisiaj zdamy znowu egzamin. I znowu tak tłumnie zjawimy się przy urnach w wyborach 7 kwietnia, to pokażemy, że to jest proces, że to nie był przypadek, że nasza demokracja polega na tym, że stawiamy na ludzi, którzy są wiarygodni, na ludzi, którzy naprawdę, jeżeli coś obiecują, to to robią, jeżeli mają jakieś określone poglądy, to im nie przeczą i nigdy nie udają czegoś. Dlatego te wybory są też tak niesłychanie istotne, żeby zakończyć erę populizmu, ale również pokazać czerwoną kartkę tym, którzy dzisiaj udają, że są tak pozytywnie nastawieni do rzeczywistości. Mimo że oni się nawet uśmiechnąć nie potrafią w sposób szczery. Dlatego musimy iść do wyborów i musimy wygrać wybory samorządowe. Drodzy państwo, Silna demokracja, o której właśnie mówię, łączy się bardzo ściśle z bezpieczeństwem. I powiem Wam, że cały świat nam zazdrościł tej silnej demokracji i zazdrościł nam silnego samorządu, dlatego że jedną z tajemnic naszego sukcesu był silny samorząd. W strefie postsowieckiej się nie udało wprowadzić silnego samorządu. Nawet w niektórych państwach naszego regionu samorząd nie jest tak silny, a nam się udało zbudować silny samorząd, który zabezpieczał naszą demokrację i w momencie kiedy mamy do czynienia z brakiem stabilności w momencie kiedy wiele państw się zastanawia czy pomagać tym którzy ewentualnie mogą znaleźć się w tarapatach my musimy być najsilniejszą demokracją najsilniejszą demokracją w Europie najsilniejszą demokracją w regionie przez te ostatnie lata kiedy rządził PiS było mnóstwo takich pytań jak to jest czy Polska dalej jest demokratyczna czy naprawdę warto będzie stawać i bronić Polski. Czy ona jest częścią cywilizacji Zachodu i częścią demokracji? Myśmy zawsze mówili, że tak. Nawet za czasów Pisu mówiliśmy, że tak. Polska jest demokracją, bo jest silna siłą swojego społeczeństwa obywatelskiego, siłą samorządów, siłą opozycji. Ale dzisiaj mamy coś do udowodnienia. Cały świat na nas patrzy, że udało nam się siłą obywateli zakończyć. Przynajmniej w tym pierwszym kroku erę populizmu. Nikomu się to nie udaje tak łatwo. I teraz dlatego musimy wykonać kolejne kroki, żeby pokazać całemu światu: tu jest demokracja, my jesteśmy silni, wyciągamy wnioski, jesteśmy aktywni, jesteśmy zdeterminowani, bo to się łączy z naszym bezpieczeństwem. I dlatego też bezpieczeństwo jest dla nas tak ważne. I my zajmujemy się tym w sposób konkretny. A mianowicie, mamy problem, to robimy audyt przejść drogowych w Warszawie. Doświetlamy kilkaset z nich. Sto nowych przejść przez ulice wybudowaliśmy. Zabezpieczamy okolice szkół. I wszyscy samorządowcy robią dokładnie to samo. Zastanawiają się, jak rozmawiać o tym bezpieczeństwie konkretnym. Zamontowaliśmy, my w Warszawie mamy jedyne autonomiczne centrum bezpieczeństwa z siecią kamer w całym mieście. I nawet jak się wydarzają tak tragiczne, straszne przykłady, jak gwałt w samym centrum miasta, to przynajmniej nam ten system pozwala natychmiast złapać kogoś, kto jest za to odpowiedzialny. Ale to jest też siła demokracji i odpowiedzialność, żeby w takich momentach reagować. My stajemy na głowie, dopłacamy do specjalnych, dodatkowych... Dyżurów i patrolów policyjnych. Wzmacniamy naszą straż miejską. Mamy najlepszy system monitorowania w Polsce. I tak, oczywiście, Warszawa jest bezpiecznym miejscem, ale żeby nie wydarzały się tego typu historie, my musimy właśnie wzmacniać społeczeństwo obywatelskie. Musimy wiedzieć, że jesteśmy silni, wiedzieć, że reagujemy. To, co PiS próbował niszczyć, próbował niszczyć tę sieć wspaniałych organizacji pozarządowych. Ludzi, którzy właśnie budowali społeczeństwo obywatelskie. Dzisiaj musimy odbudować. I znowu, kto jest najbliższym sojusznikiem wszystkich tych ludzi, którzy się nie zgadzają na zło, którzy, którzy chcą pomagać słabszym? Właśnie samorządy. I dlatego te wybory są tak niesłychanie istotne. Bezpieczeństwo, drodzy Państwo, to coś więcej. Dlatego, że bezpieczeństwo to nie tylko olbrzymie inwestycje w nasze siły zbrojne, co jest niesłychanie istotne. I tutaj akurat rząd PiSu robił dokładnie to samo, co my. Przynajmniej w tej jednej sprawie była zgoda. Ale również obrona cywilna. Przez tyle lat nie było ustawy, bo PiS nic z tym nie zrobił. I dopiero teraz znowu macie przykład synergii. Kiedy myśmy zarządzili audyt tych miejsc, mimo, że nie było do tego podstaw prawnych. Tydzień przed wojną, ponieważ ja wróciłem z Kijowa i wiedziałem, że coś się wydarzy. Dzisiaj wiemy, ile mamy miejsc schronienia. Budujemy specjalne magazyny po to, żeby mieć sprzęt, generatory. Na wszelki wypadek, na każdą ewentualność. Dlatego, że dzisiaj samorządy są w pierwszej linii przy każdym kryzysie. Migracyjnym, pandemicznym. I musimy być przygotowani, musimy być bezpieczni. Robimy to, ale właśnie we współpracy z rządem. Dlatego, że zarówno premier Kosiniak-Kamysz, jak i minister Kierwiński właśnie pracują nad ustawą o obronie cywilnej, bo bezpieczeństwo, drodzy Państwo, to nie jest tylko bezpieczeństwo militarne, to jest bezpieczeństwo na naszych ulicach, to jest bezpieczeństwo w razie czego przy każdym kryzysie, a przecież tych kryzysów jest naprawdę mnóstwo, bezpieczeństwo to jest również dobra edukacja, bezpieczeństwo to jest zapewnienie bezpieczeństwa w rodzinie i właśnie dlatego telefony zaufania i właśnie dlatego psychiatria, psychologia i właśnie dlatego wsparcie dla organizacji pozarządowych i my to traktujemy poważnie bo to jest sprawa absolutnie fundamentalna ale drodzy państwo żeby Polska była bezpieczna Polska musi być silną demokracją i musi być państwem które ciągle się modernizuje i właśnie przed nami największa szansa na modernizację bo Donald Tusk z tych stu konkretów realizuje całą masę, większość w tej chwili, ale co najważniejsze, zrealizował to co obiecywał, a mianowicie 600 miliardów złotych popłynie do nas z Unii Europejskiej. Już płynie do nas z Unii Europejskiej. I te pieniądze są nieprawdopodobnie ważne. One są nieprawdopodobnie ważne dlatego, że dzięki nim możemy się wzmocnić nie tylko militarnie, bo akurat z KPO nie będziemy kupowali czołgów, kupujemy je z własnego budżetu, ale dlatego, że jesteśmy w stanie być odporni na różne kryzysy, na kryzys ocieplającego się klimatu, z czym wiążą się powodzie, susze, całkowicie... Zdezorganizowane życie w miastach. Mamy na to pieniądze. Mamy pieniądze na to, żeby ocieplać nasze budynki, czyli oszczędzać energię. Mamy pieniądze, żeby inwestować w odnawialne źródła energii tu, w Olsztynie, w Warszawie, wszędzie. My dzisiaj też rozmawialiśmy na ten temat. Rozmawialiśmy na ten temat z naszymi samorządowcami tutaj, że Warszawa jest absolutnym symbolem, jeżeli chodzi o odchodzenie od tej trującej komunikacji miejskiej, od autobusów dieslowych. Mamy już. 50% autobusów razem z gazowymi nowej generacji, bardzo dużo autobusów, ponad 100 kilkadziesiąt elektryków i dalej je będziemy kupować. I to samo będzie robił Olsztyn za pieniądze z KPO. To może doprowadzić do kompletnej zmiany naszych małych ojczyzn. Czyste powietrze, więcej zieleni, odporność na wszelkiego rodzaju kryzysy. Ale tych pieniędzy jest znacznie więcej. Również na przedsięwzięcia związane z ochroną zdrowia, również na szkolenia, również na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, tak, żeby w każdym województwie, zwłaszcza tutaj, móc dojechać do każdej miejscowości. Na planowanie przestrzenne, tak żebyśmy mogli szkolić ekspertów i mieć jak najbardziej i jak najlepiej zaplanowane miasta i miasteczka, na wszystko to są pieniądze w KPO i te pieniądze ruszyły szerokim strumieniem wreszcie do samorządów. Drodzy państwo, dlatego właśnie te wybory samorządowe są tak ważne i dlatego tak istotne jest, żebyście państwo wykonali ten kolejny krok. Ten krok 15 października był nieprawdopodobnie istotny. Natomiast w tej chwili pokazując to wielkie zaangażowanie, po pierwsze pokazujecie, że nie nabieramy się na ludzi, którzy są niewiarygodni i którzy udają Udają przez cały czas. Udają kogoś, kim nie są. Pokazujecie, że Polska jest najważniejszą i najmocniejszą demokracją w regionie. I że wszyscy muszą wiedzieć, że cokolwiek by się nie działo, będziemy razem, bo właśnie demokrację trzeba wzmacniać. Ale również dlatego, i to jest dla mnie chyba najważniejsze, że oprócz sprzątania popisie, co jest fundamentalne, My razem zabieramy się, my samorządowcy, razem z rządem, w synergii zabieramy się za rozwiązywanie prawdziwych problemów Polek i Polaków. Że my właśnie rozmawiamy o niepłodności, właśnie rozmawiamy o psychiatrii yy, i psychologii dziecięcej, właśnie rozmawiamy o tym, jak radzić sobie z nowoczesną i wprowadzać nowoczesną edukację. I radzić sobie na przykład z weryfikowaniem danych i z, rozpoznawać, kiedy mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją. To są prawdziwe problemy. Jak tworzyć nowe miejsca pracy, jak pomagać przedsiębiorcom. Jak zadbać o to, żeby nasze miasta były otwarte, tolerancyjne, zielone, nowoczesne? Jak zadbać o to, żeby tereny graniczne, mówił o tym minister Protas, były specjalnie chronione dlatego, że to one były najbardziej poszkodowane w momencie, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. To są właśnie konkrety, bo wybory samorządowe są o konkretach. Drodzy Państwo. Bardzo was o to proszę. Mobilizujmy się, te wybory są naprawdę niesłychanie istotne. One są o przyszłości, one są o bezpieczeństwie, one są o prawach kobiet, one są o rozwiązywaniu najważniejszych problemów, które nas dotykają. I dlatego głosujcie na kandydatki i kandydatów koalicji obywatelskiej. Właśnie tutaj mamy rewelacyjną ekipę. Mamy rewelacyjną ekipę pana Marszałka, bardzo się z tego cieszę. I tak, to prawda, że. Wymawiać, wymawiać z dumą marszałek Kuchciński to naprawdę bardzo nas wszystkich cieszy. Marcin, jestem przekonany, że będziesz marszałkiem i że wzmocnisz, że wzmocnisz oczywiście, będziesz dalej wzmacniał region. Ale widzicie Państwo, mamy tutaj nazwiska naszych kandydatów. Robert Szewczyk, Olsztyn. Jestem przekonany, że wygrasz. I bardzo się cieszę, że poznaliśmy się przy okazji organizowania kampusu Polska w przyszłości. Michał Nistan na pewno też. Widzę tu mnóstwo przyjaciół. Idźcie Państwo do wyborów 7 kwietnia, a zwyciężymy! Rafał Kwiatkowski, prezydent Warszawy.